Nie zadowala. Nic nie zadowala człowieka. Niektóre rzeczy próbują nas zadowalać co jakiś czas. Nowe rzeczy, które kupujemy, nowe relacje, które mamy, nowa miłość, lepsza niż poprzednia. Ale na dłuższą metę nic nie zadowala. Wszystko jest wadliwe. Wiecie dlaczego? Wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Nie ma ani jednego, który zasłużył na to, żeby Jezus przyszedł i oddał samego siebie. Za ciebie. Za ciebie. Za ciebie. Za mnie. Nikt z nas nie zasłużył, żeby On to zrobił, a On to jednak zrobił. Jezus przyszedł na tą ziemię, mimo tego, że nie zasłużyliśmy. Mimo tego, że zgrzeszyliśmy. A On nigdy nie zgrzeszył. On poszedł na krzyż, żebyśmy my nigdy nie musieli płacić kary śmierci za nasze odstępstwo i odejście od Boga. A dzisiaj ludzie z taką łatwością mówią, nie wierzę. Nie wierzę. Co z tego, że nie wierzysz? To nie sprawia, że Boga nie ma. Wręcz przeciwnie. On cały czas jest. Jeżeli nie wierzysz, to twoja osobista tragedia. I pokuszę się nawet o stwierdzenie, że oszukujesz samego siebie i mnie. Jeżeli mówisz, jeżeli dzisiaj jesteś tutaj, a powiedziałeś mi, a było kilka takich osób, które w twarz powiedziały mi, że nie wierzą. Okej, uważam, że oszukujesz samego siebie i że oszukałeś, oszukałaś mnie. Żeby stwierdzić, czy się nie wierzy, trzeba by wiedzieć coś więcej. Jestem pewna, że ci, którzy powiedzieli nie wierzę, nie znają, nigdy nie poznali i nawet najprostszych informacji, takich głównych informacji na temat Jezusa nie mają właściwych. Cześć. Jak masz na imię? Franciszek. Naprawdę? Czy wymyśliłeś? Wymyśliłeś. Powiedz prawdziwe. Frein 9. Czemu nie wierzysz? Bo to jest nieprawda i to jest siema, kurwa, gruba. Ale kto powiedział, że nieprawda? Mi się tak wydaje, że ci księża walą w chuja. A no nie wiem, ale ja nie jestem księdzem. I szczerze, księdzowie walą w chuja. Słuchajcie, chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Niezależnie od tego, czy wierzysz, czy nie, Jezus przyszedł. Ja już to mówiłam dzisiaj tutaj na tym miejscu kilku osobom. I kiedy umierał na krzyżu, On miał ciebie przed oczami. On myślał o tobie osobiście. Mimo tego, że jeszcze cię nie było, On wiedział, że będziesz. I może dzisiaj nie rozumiesz, dlaczego to musiało się odegrać w taki sposób, że On musiał oddać swoje życie, że musiała się przelać krew. Ale za grzech musiała się przelać krew. I Bóg bardzo nie chciał, żeby to była twoja krew. Bóg bardzo nie chciał, żebyś to ty zapłacił głową za swój grzech. Mogę zaśpiewać. Co mam zaśpiewać? Co? Jaką? Nie znam tego. Zaraz. Słuchajcie. On miał was osobiście... Jak masz na imię? Ola. Cześć, jestem Ania. On miał osobiście ciebie przed oczyma, kiedy umierał na krzyżu. On wiedział, że będziesz. Czy w ogóle wierzysz? Wierzysz w ogóle, że Bóg istnieje? Okej, jakiś Bóg. Jakiś tam istnieje. Ale jesteś w ogóle chrześcijanką? Nie, ja się pytam ciebie serio. Jakby jestem zainteresowana tobą. Nie ma złych ani dobrych odpowiedzi. Tak? Okej. To chcę ci powiedzieć, że Bóg w ogóle zna twoje serce. Tak, w ogóle Jezus przed założeniem świata wiedział, Ola, że będziesz. Tak, miło z jego strony, to prawda. Tylko, że to nie ma żadnego przełożenia na twoje życie, jeżeli nie chwycisz go za rękę tak osobiście i nie pójdziesz z nim przez życie. I wiesz, to nie znaczy klękanie na ulicach i jakieś paciorki, jakieś dziwne rzeczy, tylko to jest, jakby wiesz, wyobraź sobie w swoim sercu to, co mówię teraz, tak? Swoją duszą wierzę, że to rozumiesz, co mówię. Bierzesz Boga za rękę i idziesz przez życie z Nim. I jak to zrobić w praktyce? Jak to zrobić w praktyce? W praktyce to się dzieje tak, że tam, gdzie jesteś, taka, jaka jesteś, gdziekolwiek chcesz, mówisz do Niego. Wiem, że was to śmieszy, to nic. Możecie się śmiać.
Mówisz do Niego: Jezu, ja wierzę, że Ty przyszedłeś. Wierzę, że poszedłeś na krzyż. Ja wierzę, że zmartwychwstałeś. I chcę z Tobą zacząć życie. Zamieszkaj we mnie. Bo to o to chodzi. Poczekaj. Co? Powód? Tylko ja nie jestem tutaj, żeby Cię przekonywać. Jeżeli to, co mówię, jakby już nie rezonuje w Twoim sercu. Zaraz. No. Nic mi. Teraz dostałam 2 złote od nich, ale właściwie nie wiem do czego. Słuchajcie. W Biblii jest napisane: darmo wzięliście, darmo dawajcie. Coś, czego Kościół katolicki nie zna i nigdy chyba nie słyszał. Chociaż mają to napisane w Biblii. Ale za wszystko biorą hajs, nie? Fajnie. Słuchajcie. W każdym z Was jest pustka w środku. Możecie mieć piękne życia. Słuchajcie, możecie mieć piękne życia. Ja nie mówię, że nie. Jesteście piękni. Wyglądacie na bardzo inteligentnych, utalentowanych. Na pewno wielu z Was jest jakimiś muzykami. Tak mi wyglądacie. Ty jesteś? I tak myślałam, że to ty. Jak masz na imię? Jakub w Biblinie. Słuchajcie. Serio. Każdy z nas ma pustkę. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas ma ducha, który jest martwy, jeżeli nie poznał się prawdziwie z Bogiem. Poczekaj. I teraz tak, kiedy... Ja rozumiem, okej. Okay. Kiedy zwracasz się osobiście do Boga, ty to możesz zrobić, jak masz na imię? Olek. Możesz to, mogę Olek, czy to ma być Aleksander? Olek. Jeżeli brak ci w ogóle przekonania w sobie, to nie jest coś między nami do załatwienia, tylko między Tobą i Bogiem. I teraz, co możesz zrobić? Możesz do Boga powiedzieć szczerze: przekonaj mnie, jeżeli jesteś. Naprawdę, to działa. Okej, okay. Wierzę Ci, że próbowałeś. Wierzę Ci, że próbowałeś. Nie dostałeś, cześć. Nie dostałeś żadnego znaku. A jakiego znaku się jakby oczekiwałeś? Jakiegokolwiek. Jezus był znakiem dla ludzkości. Ja jestem dzisiaj znakiem dla Ciebie. Wiesz, co chodzi? Ja jestem znakiem dla Ciebie. Poznałam Jezusa i mówię Ci dalej, że Go poznałam. Ale nie sprzedaję torebek. Rozumiesz? Oto tutaj coś większego niż torebka. Oto zbawienie i Jezus. Rozumiesz? To coś więcej niż torebka. Dlaczego chciałby, żeby było namacalne? Jeżeli my... Czemu miałby się w coś uwierzyć, gdyby tego miało jakby ostatecznie nie być? Zaryzykuj. Tak. Wiesz, co możesz stracić? Samego siebie. Powiem Wam coś. Kiedy przychodzi się do Boga, jest taka kwestia. Umierasz. Umiera wszystko, co do tej pory myślałeś na swój temat. Nie ma Ciebie. Jakby... Zaraz, nie. Łączysz się z Bogiem i już nie ma Ciebie, Olka, tylko zaczyna być Olek, napełniony Duchem Świętym, który w Niego wszedł i zamieszkał w Jego Duchu. Tudzież, wracając do poprzedniego tematu, przestajesz być martwy duchowo. Ale chodzi o wiarę, a nie o dowody. Pozwól jej. Wiecie, tak jak mówiłam, macie, okej, okay, spoko, macie wszystko prawdopodobnie. Nie wyglądacie jak osoby, którym czegoś brakuje, jakoś tak z zewnątrz, wiecie. Ale to nie chodzi o zewnątrz, bo Bóg podnosi wszystko, Jezus podnosi wszystko do pułapu serca. Jezus wszystko podnosi do pułapu serca. I On Ciebie zna tutaj, On Ciebie zna tutaj, On zna Twoje serce, zna Twoje serce, zna Twoje serce, zna Twoje serce. On Was zna. Tylko wiecie, o co chodzi? To nie jest jakby jakiś wielki wyczyn, że On Was zna, bo jest wszechwiedzącym Bogiem. To musi wpływać na Wasze życie, realnie. Musicie Go poznać realnie, żebyście Wy też poznali Jego. Okej, okay, musicie iść, nie ma problemu. Wszyscy musicie iść? Tak, to jesteście bardzo zgodnym tłumem. Okej. Okay.
Jezus umarł na krzyżu za każdego człowieka, biednego, bogatego, fajnego, niefajnego. Możesz dać przymiotniki jakiekolwiek chcesz. On za ciebie umarł, miał ciebie przed oczyma, kiedy umierał. Wiedział i znał ciebie po imieniu. Znał ciebie Marta, znał ciebie Nikola, znał ciebie Sławek. On was wszystkich znał. I on umierał w ogóle wiedząc, że wykona robotę. Posłuchajcie, Bóg nie robi rzeczy, które nie przynoszą jakichś efektów. On umarł na krzyżu wystarczająco dobrze, żeby złamać moc śmierci i grzechu w waszym życiu. W życiu całego świata, w historii całego świata, na zawsze. Biblia mówi, gdzie jest o śmierci żądło twoje? Nie ma go. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Tak, przejęzyczyłam się, takie straszne. Ha, ha, ha. Szydercy. Jezus jest Bogiem i jest Zbawicielem. Allah to jest rzeczownik, koleżanko, a nie jakiekolwiek stanowisko. To jest po prostu rzeczownik. Posłuchajcie. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Nie ma śmierci dla tych, którzy poznali Jezusa. Ci, którzy połączyli się z Jezusem w swoich duchach, oni nie muszą bać się śmierci. Chcę, żebyście wiedzieli, że z Bogiem możecie połączyć się w waszym duchu. Każdy z was ma taką przestrzeń, tutaj tak obrazowo pokazuję na brzuch, tak? Przestrzeń ducha, która jest martwa, dopóki Bóg tam nie wejdzie. To jest miejsce, w którym może zamieszkać tylko Bóg. Ewentualnie demon, ale wtedy mówimy o opętaniu i nie jest to zbyt słynne, wbrew pozorom. I wcale tego nie jest aż tak dużo. Chcę wam powiedzieć, że dzisiaj jesteście martwi, chyba że poznaliście Jezusa, ale możecie Go poznać bardzo łatwo. Chodzi tylko o decyzję i o to, że powiecie w ogóle przed samymi sobą i przed Nim, że tego chcecie. Nie chodzi o rytuały, chodzi o serce. Przed chwilą mówiłam tutaj grupie ludzi, że Jezus wszystko podnosi do pułapu serca. Jezus wszystko podnosi do pułapu serca. Chodzi o serce. Nie chodzi o to, ile razy zgrzeszyłeś na, nie wiem, na żywo. Ale nawet o to w ogóle w sercu. W ogóle Bóg wiedział, że musi za nas wszystkich umrzeć. Rozumiecie? Nie chodzi w ogóle o uczynki. Nie chodzi o to, ile złych albo dobrych rzeczy zrobiliśmy. Chodzi o Niego. Chodzi o Jezusa. Chodzi o to, ile On w ogóle uczynków dobrych wykonał. Życiodajnych. Nie musisz dzisiaj przejmować się tym, że jesteś niewystarczająco dobry albo za dobry, bo On zasłużył za ciebie, On zasłużył na niebo. I kiedy przyjmujesz Jezusa, to przyjmujesz niebo, na które On zasłużył. Nie musisz dzisiaj zasługiwać. Wiem, że jesteś jakby nieidealny. Wiem, że często, kiedy jesteś sam, myślisz o swoim życiu i jesteś niezadowolony z tego, jak wygląda. Wiem, że chciałbyś być lepszym człowiekiem. To są rzeczy, które tylko połowicznie można zrobić, jak się nie ma Jezusa. Ale kiedy zamieszka w tobie Jezus, dlatego że poprosisz Go o to, żeby w tobie zamieszkał, wypełni cię Duch Święty i staniesz się człowiekiem, który będzie miał siłę do zmian. Siłę do zmian. Jezus zmienił moją w ogóle... Jezus zmienił mój charakter. Posłuchajcie, jestem człowiekiem, który miał narcystyczny rys osobowości. Miał. I ja mówię świadomie, słowo w ogóle miał. To jest czas przeszły. Ja wiem, co to są zaburzenia osobowościowe. Ja naprawdę wiem, co to są te rzeczy. I stoję przed wami wolna, rozumiecie? On przemienił zupełnie moje serce. On przemienił w ogóle to, jak ja patrzę na ludzi. Jak ja patrzę na siebie samą. Rzeczy, które dzisiaj w ogóle, którym innym się przepisuje na to leki, terapie, różne rzeczy. A On w ogóle przyszedł do mojego życia i mnie zmienił. I to jest prawdziwe. Kiedy zmienia się twoje serce, to wiesz, że to jest prawdziwe. Ale Jemu tak naprawdę nigdy nie przeszkadzało to, że byłam narcyzem. Jezusowi nigdy nie przeszkadzało to, że byłam narcyzem. Jemu przeszkadzało to, że żyłam bez Niego. Potrzebowałam Jego, żeby ożyć. Chodzi o to, żebyś mógł ożyć. Żebyś poznała Boga, żebyś mogła ożyć. A potem... Zmieni się wiele rzeczy, ale nie dlatego, że musi się zmienić, albo dlatego, że ktoś cię będzie do tego zmuszał, ale dlatego, że kiedy On przychodzi... Posłuchaj, kolego. Kiedy On przychodzi, to zmienia się wszystko.
na tej zasadzie, że nawet kiedy nie musisz, nawet kiedy nie musisz się zmieniać, Jezus przychodzi i nie zmusza cię do zmian, ale On zmienia wszystko. Jezus jest Królem! Jezus jest Panem! Jezus jest Panem i Jezus jest Królem. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o Jezusa. I chodzi o to, co On zrobił dla ciebie osobiście. Chodzi o Jezusa. Chodzi o Jezusa. Chodzi o Jezusa. Dlatego, że to jest prawdziwa osoba. On się poruszał na tej ziemi i dzisiaj też się porusza. Dzisiaj w duchu. Stoi przed wami we mnie. Stoi przed wami w moich przyjaciołach tutaj. Jezus mieszka w każdym, który go o to poprosił. Tam, gdzie dzisiaj będziesz, gdzie dzisiaj jesteś, możesz poprosić Ducha Świętego, żeby zamieszkał w tobie Jezus. I możesz połączyć się z Bogiem i być z Nim jedno. Wiesz, Jezus, zanim poszedł na krzyż, modlił się i to jest napisane w Biblii. Nie mam jakiejś innej niż ty w domu. Jest napisane, że On się modlił. Ojcze, modlę się, żeby oni byli jedno, tak jak ja i ty jesteśmy jedno. Modlę się, żeby oni byli z tobą jedno, tak jak ja i ty jesteśmy jedno. Rozumiecie? Jezus chciał pokazać światu, że chodzi o to, co się dzieje między tobą i górą, między tobą i Bogiem, między tobą i Ojcem. Ale czy On jest twoim Ojcem? Bo dzieckiem Boga nie jesteś z automatu. To jest kłamstwo. Wiecie, często w kościołach się mówi, dzieci Boże. Nie! Jakie dzieci Boże? Wychodzą z kościoła i mówią w ogóle, że nie chcą mieć z Bogiem nic wspólnego, a tak naprawdę weszli do Niego po to, żeby rodzice na przykład nie marudzili, tak? Albo żeby nie było, że nie chodzą. Dzieckiem Boga jesteś, kiedy On się staje twoim Ojcem. Wielkie odkrycie, słuchajcie. Kiedy On staje się twoim Ojcem, wtedy, kiedy tego chcesz, On staje się twoim Ojcem, a ty się stajesz Jego dzieckiem. I to nie jest przez uczynki. To nie jest przez dużą, wystarczającą ilość dobrych uczynków. Albo małą ilość złych uczynków. Dzieckiem Boga stajesz się, kiedy prosisz Go o to, żeby w ogóle ciebie przyjął jako swoje dziecko. Jeżeli On jest krzewem winnym, to my jesteśmy latoroślami w Niego wpiętymi. Rozumiecie? To jest coś takiego przeciwnego w ogóle naturze. Nie da się wpiąć gałązki w drzewo, a jednak Bóg wpiął nas w siebie i rośniemy w Nim. I możesz zacząć dzisiaj rosnąć w Bogu. Możesz być gałązką, latoroślą, która się wepnie w ten krzew winny. Możesz wpiąć się w drzewo, którym jest Bóg, jeżeli tylko chcesz. A wiem, że chcesz. Możesz udawać w ogóle obojętnego, obojętną. Możesz udawać, możesz mieć te takie szydercze maski. O, ja nie wierzę, ble, ble. Kogo to obchodzi, że nie wierzysz? To nie zmienia faktu, że Bóg istnieje, że umarł za twoje grzechy. I jeżeli to podeptasz, to nie spędzisz z Nim wieczności. A najważniejsze, żebyś spędził z Nim wieczność. Dlatego, że piekło w ogóle nigdy nie miało być dla człowieka. Ono od początku było tylko i wyłącznie dla diabła. Ty wybierasz, z kim chcesz spędzić życie. Guys, do you believe in Jesus? Oh, okay. Then... Yes. Chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus jest wszystkim, czego potrzebujecie, żeby dojść do Boga. I nie ma żadnej innej drogi dla człowieka, żeby dojść do Boga, dlatego, że On jest drogą. Jezus jest drogą. Jezus jest drogą. Zawoła Jego imię nad swoim życiem, bo nie jest za późno, jeszcze jest czas. Ale kiedy On wróci na tą ziemię, to już czas się skończy. Machasz palcem i się śmiejesz. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego machacie palcami i się śmiejecie? Nie rozumiecie, jakie to jest ważne? Nie rozumiecie, że to prawda? Dlaczego? Dlaczego w ogóle szydzicie? Z Jezusa też się śmiali, kiedy chodził po ziemi. Tak samo jak wielu się dzisiaj śmieje z nas. Dlaczego się śmiejecie? Chodzi o wasze życie. Chodzi o wasze życie. Chodzi o wasze życie wieczne. Dziewczyny, chodzi o wasze życie.
Chodzi o wasze życie. Nie przechodźcie obojętnie obok życia, którym jest Jezus. On ma dla ciebie życie. Jezus ma dla ciebie życie. Jezus ma dla ciebie życie. On ma dla ciebie życie. Jesus has life for you.